Rozwiążę teraz przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy. O co tutaj chodzi? Mamy trzy punkty, które należą do wykresu funkcji y równa się b do potęgi x. b to jest jakaś stała, a x to jest argument funkcji, czyli to jest wykres funkcji wykładniczej. No i opierając się na tych trzech punktach mamy znaleźć i zaznaczyć tutaj na płaszczyźnie trzy odpowiadające im punkty, należące do wykresu funkcji y równa się logarytm przy postawie bez x. No to jak to zrobić? No tutaj skorzystamy z tego, że funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna o tej samej podstawie, co wykładnicza, są do siebie odwrotne. Ja tutaj sobie przygotowałem wcześniej, skopiowałem ten rysunek na tablicę, żeby trochę po nim pomazać. No i zacznę od tego, że odczytam te wartości X i Y X i Y, który to jest równy B do potęgi X z wykresu dla tych trzech punktów. Czyli weźmy ten punkt, jaki on ma współrzędne. No tutaj x jest równe 0, a y jest równe 1. Czyli to jest punkt o współrzędnych 0, 1. Ten kolejny punkt, powiedzmy ten, to ma współrzędne. No x jest tutaj równe 1, a y jest równe 4. Czyli co my wiemy? Wiemy, że b do 0 to jest 1, no to nie dziwne, no bo b do. jakakolwiek liczba podniesiona do potęgi 0 to jest 1 b do potęgi pierwszej to jest 4. No to stąd już możemy odczytać, że b jest równe 4 po prostu, skoro b do potęgi pierwszej dla x równego 1, b do pierwszej to jest 4, czyli b to jest 4. No i ten ostatni punkt wreszcie, który mam tutaj, to ma współrzędne 2 i 16, czyli dla x równego 2 wartość funkcji jest równa 16. No i tyle możemy odczytać z wykresu. No i teraz, co możemy powiedzieć o wartościach funkcji? Logarytmicznej. I te punkty mają odpowiadać tym punktom. W jakim sensie? No, tutaj będziemy mieli x, a tutaj będziemy mieli y. Równa się tym razem logarytm przy podstawie b z x. Czyli tutaj mamy mieć funkcję logarytmiczną. No ale funkcja wykładnicza i logarytmiczna przy tej samej podstawie są do siebie odwrotne. Czyli na jakie pytanie odpowiada funkcja logarytm? Logarytm o podstawie b z x mówi nam, do jakiej potęgi trzeba podnieść b, żeby do, dostać x. No to jakie wartości x tutaj warto brać? No warto przepisać te, które były tutaj wartościami tej funkcji wykładniczej, no bo wiemy, że to są jakieś potęgi podstawy b. Czyli tutaj sobie przepiszę po prostu 1, 4 i 16. Bo dla tych liczb ja wiem, jakie to są potęgi naszej podstawy. No na przykład to to jest, czyli jak, ile jest równy logarytm przy podstawie b z jedynki. No wiem, ile jest równy, jest równe 0. Bo B do potęgi zerowej to było 1. Czyli do jakiej potęgi trzeba podnieść B, żeby dostać 1 do potęgi zerowej. Podobnie tutaj odczytam tę wartość z tej tabeli. No bo ile jest równy logarytm przy podstawie bez czwórki? Czyli do jakiej potęgi trzeba podnieść B, żeby dostać 4. No, B do pierwszej to jest 4, czyli trzeba podnieść do potęgi pierwszej, czyli logarytm przy podstawie bez czwórki to jest 1. No i analogicznie tutaj dla 16 logarytm przy podstawie B. Z 16 będzie równy 2. Dlatego, że ta tabela nam mówi, że b podniesione do potęgi drugiej daje 16. Czyli logarytm przy podstawie b z 16 to jest 2, no bo logarytm odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść b, żeby dostać 16. No do drugiej. Czyli te punkty, które leżą na wykresie funkcji logarytmicznej, to będą wyglądały tak. No, ten pierwszy punkt czerwony no to będzie miał współrzędne 1, 0 czyli będzie tutaj, ten drugi granatowy ma współrzędne 4, 1, 4 i 1, no a ten trzeci ma współrzędne 16 i 2. No i widzimy, że te punkty rzeczywiście sobie odpowiadają. No i widzimy, że dla każdego punktu należącego do wykresu funkcji wykładniczej, otrzymujemy punkt należący do wykresu funkcji logarytmicznej, zamieniając współrzędne miejscami, zamieniając rolami współrzędną x i y. Tutaj mieliśmy 0,1, tu mamy 1,0, tu mamy 1, 4 tu 4, 4,1 i tak dalej. I to jest właśnie istota tego, że te funkcje są do siebie wzajemnie odwrotne. To znaczy, jak jedna funkcja, ta wyjściowa przeprowadza 0 na 1, 1 na 4, a 2 na 16, to funkcja odwrotna działa w odwrotną stronę, czyli przeprowadza 1 na 0, czwórkę na 1, a 16 na dwójkę. Na tym właśnie polega działanie funkcji odwrotnej, że ona działa w odwrotną stronę. Zamienione rolami są argumenty z wartościami. No a na wykresie to się objawia tym, że te punkty mają zamienione współrzędne. Współrzędna x i y są zamieniona. No i w konsekwencji widzimy, że te punkty leżą tak symetrycznie względem takiej prostej x równa się y. No mogę taką prostą narysować. Ona by wyglądała tutaj mniej więcej tak. Ta prosta x równa się y. Będzie wyglądała jakoś, jakoś tak. Będzie tutaj przekątną na tym kwadracie. No i wykres funkcji... Odwrotnej do danej funkcji jest zawsze odbiciem zanem takiej prostej. To jest ogólna własność funkcji wzajemności siebie odwrotnej. Oto to możemy teraz wrócić do tego, co mieliśmy tutaj na naszej stronie, na naszym portalu i zaznaczyć te punkty. Czyli będziemy mieli tak. Ten punkt, ten punkt i ten punkt. Zobaczmy, czy zrobiłem to dobrze. Zgadza się. Zachęcam do rozwiązywania samodzielnego. Link do tego ćwiczenia znajduje się w opisie filmu. Poniżej.